Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy. Dzisiaj bitwa w War Thunderze, bitwa realistyczna i po raz pierwszy na kanale Japonia. Japonia, do tego czołgi, zaczynamy już od niebagatelnego tieru, czyli STA-1. Sponsorem tego odcinka jest kolega Banana Med. No i zobaczymy, jak on sobie poradzi. Nie tylko japońskie czołgi w tej powtórce skłoniły mnie do użycia jej, że tak się wyrażę, ale kolega napisał, że będzie tutaj taki trochę misz-masz, czyli część bitwy będzie w broni pancernej, czyli po ziemi, na gąsienicach, a część będzie samolotem. No więc skoro jest to bitwa realistyczna, to sam jestem ciekawy, jak to samolotem będzie wyglądało tutaj. Co można powiedzieć? No przede wszystkim bitwa realistyczna, czyli wzrok to podstawa, prawda? Czyli trzeba mieć dobry zmysł obserwacji, a już najpewniej trzeba znać mapki. Gość, który pierwszy raz się tu zaloguje, prawdopodobnie w ogóle nie zobaczy przeciwnika przed śmiercią. A kolega, no zobaczymy. No ja na razie nic nie widzę, chociaż się wpatruję. O, teraz niby coś widać. Kompletnie nie mam pojęcia, w jaki sposób ten czołg został zauważony. Nic nie było widać, kompletnie nic. A jest po prostu ciemna, nie wiem, może jakbym jakiś monitor miał 40-calowy, to bym coś tam zobaczył, ale nic nie widziałem. No teraz już też w ogóle nie było nic widać, nawet na przybliżeniu praktycznie. Także tajemnicą pozostaje, w jaki sposób te czołgi są wykrywane za drzewami na przykład. Nie wiem, nie wiem. O, troszeczkę mój głos może być rozleniwiony, taki błogi. Nastrój mnie opadł, ponieważ, moi drodzy, właśnie jestem po obiadku, a na obiadek zrobiłem sobie pyzy z mięsem. Pyzy z mięsem, to wy wiecie, co to jest. Oczywiście dodam, że nie tam jakieś malutkie pyski 5, 3, 4, 5, tylko cały talerz. Tak się napucowałem, nafutrowałem, że że ledwo siedzę. Za pół godziny może wstanę z fotela. O! Tutaj też nie było kompletnie widać, skąd ten strzał, jak i dlaczego. A kolega strzelił tak po prostu i trafił. Nie wiem, czy to widzieliście w ogóle, co to było. No teraz widać, że coś tam niby się pali, ale no dobra, naprawiamy się. Naprawiamy, naprawiamy. Czołg, jak widać, ma dosyć niską sylwetkę, ale jest bardzo długi, więc prawdopodobnie łatwo go trafić. Z boku. Kolega się rozgląda przez lornetkę, ale tu nic nie widać za bardzo. No niestety, nikogo nie ma. Jakiś maluch jedzie. Jedynie, ale to musi być z naszego teamu. Moi drodzy, bitwa realistyczna, to jeżeli nie zwróciliście uwagi, po jednej stronie chyba tylko są... Nie, są Amerykanie. Są Amerykanie, Rosjanie. Po drugiej stronie Japończycy, Niemcy. Tak jak to było na wojnie. No i pojedźmy, pojedźmy, pojedźmy. Gęste krzaki zrobili tu, trzeba przyznać. Niewiele widać przez nie. Ogólnie system by się przydał tutaj na arkadówce, taki jak jest w WoCie. Czyli za krzakami po prostu, żeby gościa nie było widać. Bo na arkadówce wszystkie krzaki są przezroczyste praktycznie, tak jakby. Gość niby stoi za krzakiem, ale i tak widać go. No, kolega poszukuje, poszukuje. Zobaczymy, czy kogoś tu przydybie zaraz. Mała przyczajka. Na razie nic nie widać. Tylko, że to już jest
ten punkt kapowany. Kolega czeka pewnie, żeby tu coś... Żeby coś przyjechało. No najwyższa pora, żeby coś skapować rzeczywiście, bo punkt B jest czerwony, punkt A niebieski, no i ten taki neutralny. O, coś jest! No ale gdzie? O! No niestety. Nie udało się, czyli teraz pewnie będzie samolotem. Helkaciątko. Proszę bardzo. A nie, to przeskoczyło na następny. Dobra, kolega tutaj mówił, żebym nie zapomniał i nie zapominam teraz przełączać, bo kiedyś nie przełączyłem. A więc jest Bananamet w Ki-94-2. No, zobaczymy, co kolega zrobi z powietrza. Podobno strzelając z KM-ów, tak naprawdę oznaczamy ludziom z naszego teamu przeciwnika. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie jakieś teraz nurkowanie. O, będzie teraz atak na tego. Niestety. Słychać coś przeciwlotniczego. No, no, no. Na razie nic się nie udało. Dobra. Zniszczony, wręcz rozstrzelany ten przeciwnik. Na dole widać, kolega zniszczył 3 pojazdy, 1 samolot. Raz zginął. Teraz wznoszenie. No i zobaczymy, czy coś jeszcze przyleci. Kolega leci mniej więcej w tym kierunku, skąd powinny nadlecieć samoloty przeciwnika. Ale czy to rzeczywiście tak będzie? Wiem, że chyba można wybrać punkt startu myśliwców i bombowców. Dobra. Coś jest, coś jest. No, przeleciał koleś. Może tą myszkę wreszcie zabiorę. Niby coś strzela przeciwlotniczego, ale... Bardzo, bardzo niecelnie. Ogólnie próbowałem troszeczkę przeciwlotniczym grać, to tak... Powiem szczerze, średnio na jeża na tej treningówce mi szło. Nie mogłem gościa za bardzo... przycelować. No, przeciwników już niedużo... zostało tutaj, chociaż tu podobno można latać do oporu. Tym się różni arkadówka od realistyka. Na arkadówce, z tego co wiem, to jakiś ograniczony mamy limit czasowy chyba na latanie. Zresztą tam każdy kamikadze wlatuje w czołg i tak dalej i nic to nie robi, to jest najciekawsze. Aha, mamy chyba przeciwnika. Zaraz zobaczymy, czy zostanie dorwany, czy też nie. No, rzucił coś. Przez chwilę był widok. O, jest! Uwaga, uwaga. No, chyba ucieknie. Uciekł zdecydowanie. No a jednak. A jednak został dorwany.
Dobra, mamy trzy samoloty strącone w tym momencie. No ale z drużyny kolegi to już tylko trzy osoby są aktywne. Także słabo to wygląda. O, leci gruba ryba. Wręcz bardzo gruba ryba. Odgryza się. Ciekawy jestem, jak to jest z tymi strzelcami na... w tym trybie. O! No niestety. Teraz szybowiec. A jednak nie. No dobra, może jeszcze coś będzie. Przydałoby się czołgiem jakimś pojechać. Chłopaków jest tylu. Tutaj ciągle trzech. Jest przeciwlotniczy, Tiger E. Ciekawe, ile tu amunicji jest jeszcze, bo już kolega troszeczkę jednak strzela. A nie ma czegoś takiego jak na arkadówce, że tam przeładowanie w powietrzu amunicji następuje. Niestety. No, kolega coś tam próbuje, ale nie wiem, czy to jakiś efekt. Oprócz tego oznaczenia pewnie nie. Nie wiem, na japońskich samolotach w ogóle się nie orientuję, ponieważ nie latałem. Po prostu odrzuciły mnie na początku te słabiutkie karabinki. Jak ktoś dosyć słabo lata, to potrafi... O! To musi mieć z czego przypieprzyć, oczywiście. Dobra, kolega wyskoczył. Pojazd utracony. No ale jeszcze chyba jakiś czołg ma. Bo tu jeszcze 5 minut do końca. O, proszę bardzo. Kurka wodna M41A1. Elegancja. Zobaczymy, co tu będzie. M41. Jak on wygląda? Może tak, z takiej perspektywy. Nie chcę prawym naciskać. O, możemy tak zobaczyć. Nie chcę, moi drodzy, prawym naciskać, ponieważ mi się rozwaliło. Ostatnio nacisnąłem, musiałem jeszcze raz. Są różne takie... Kamera to jest co? Losowa. A. Pewnie będzie się zmieniała co jakiś czas. Fajnie widać, tak w trybie filmowym, można powiedzieć. Fajnie, fajnie. No ale zobaczmy, co tu kolega, gdzie celuje w ogóle. Przeciwnicy coś mają jeszcze, ale... ZSU 37, to słabizna. Chociaż na ten czołg wystarczy spokojnie, oczywiście. Ale Tiger E mógłby tego ZSU przyatakować. O, pojawił się IS-1 i T-34-57. Jeden z moich ulubionych czołgów. Wow. No, nieźle to było. Jedzie następny. Kurczę, kolega jeszcze raz trafił. Jedzie tam obok następny. Ło, jak dostał. No, to było coś. To było coś. Jak szybko działo strzela. Bardzo szybkie ładowanie. Albo kolega taką załogę tu ma wykokszoną. Chociaż nie, to jest mały kaliber, dosyć działa, więc... Gościu się, nie wiem, czy się rozbił z wrażenia, czy dostał. 5 samolotów strąconych. I 5 czołgów. Od razu widać mobilność tego pojazdu. Fajno, fajno.
O, kolega coś tam kapuje. Przeciwnik ma M4A2 i kobrę. No kobrą to chyba może tutaj zdziałać, jako strzela to. Przecież tam do licha jest potężne działko, które powinno spokojnie wystarczyć. No, artyleria poszła, ale to. Nic z tego. Punkt C jest przejmowany. Kolega przejął B. Teraz chyba będzie się na C kierował. Tak mi się wydaje przynajmniej. C przejęty. Tylko kto przejmuje C, skoro... Nie wiem, T3485 się pojawił. O, jest! O, czyli T34 pięknie. Ja sobie to rozwala. Ja sobie wymyśliłem, słuchajcie, że na battle ratingu 3.7 pogram sobie sztugami. Właściwie to jedno sztuk, drugie sztuch. Z działem 105 mm. Zobaczymy, jak to tam będzie. Chyba kolega wyjedzie i z woleja zaraz rąpnie. Coś tak czuję, prawie że. Uwaga. Jest tu pomiędzy domkami. Nawet chyba nie widzi. Nie zdąży wieżę opuścić. Uwaga. Ło! No cóż. Bywa. Tak bywa. Banana med. Bez problemu rozwalił. Został ten w kobrze. No i zaraz będzie koniec. Ewidentnie koniec. Paseczek jak czerwony zjedzie do zera, to... No jest gość w tej kobrze i on sobie lata. Fajnie wygląda kobra z ziemi. Dobra, to tyle. Taki ciekawy miszmasz dosyć. Kolega zrobił 5900 expa, zobaczcie, 5... samolotów, 6 czołgów, 1 asysta, 2 strefy zajął i 2 razy zgon. Czyli raz w samolocie i raz w czołgu. To tyle, moi drodzy, a ja jeszcze wam tutaj zdradzę, bo tak, to jest mój zestaw. Oczywiście te załogi zupełnie niepotrzebnie były szkolone i wiem, że tam na realistyku czy na jakimś można więcej mieć, ale niestety... Gdybym władował tutaj te wszystkie punkty, to by było lepiej. Ciągle nie ma chyba tego tam ilość lecia War Thundera, bo czekam, żeby dokupić sobie Free Expa i żeby tutaj te załogi wymaksować. Także mam tutaj taki zestaw i postanowiłem, że do F2, no bo tymi pancerami 3 muszę wynaleźć pociski podkalibrowe, inaczej z T-34 nie mam co startować. I tak będę na potężnie straconej pozycji, no ależ trudno. I dodatkowo będę grał tym, nie, przepraszam, tym, czyli sztugiem 3F i sztuch 42G. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli będzie 3.7, 3.7 i 3.7, z tym, że... Pancerem 4F2 już grał, chyba tak za bardzo nie będę. Wiem, co ten czołg potrafi, jest rewelacyjny, jest pierwszym takim nemezis na te ruskie, dziadowskie T-34 i nie tylko, bo kawuki też rozpieprza spokojnie. Zobaczymy, czy sztugami będzie mi się grało dobrze. Jeszcze się zastanawiałem nad Marderem 3H, no ale to zobaczymy. No może. Ten mnie interesuje, sztuch 42G. On ma 80 mm pancerza. Zobaczymy, jak będą go przebijać. Czy dobrze, czy może uda się jakoś tam lepiej pojechać. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.